Witam wszystkich rostomiłych ludków. Dzisiaj jest piątek, 23 września 2022. No i generalnie rzecz biorąc, taki trochę nietypowy dzień, jak na moje realizowanie. No, piątek, to trzeba zazwyczaj jeszcze iść do roboty. Nie widać mojego światła. Trzeba zazwyczaj iść do roboty, a ja uznam, że przed robotą sobie jeszcze zrobię rajza. A idę na szóstą. Więc zawsze, że o takich rzeczach myślą, nigdy nie było czasu na realizację. Także no, jadymy. No to już jest w Chybiu na ulicy Leśnej. Nie widzicie, jest 5 rano, słuchajcie. Nagrywam z telefonu, bo GoPro żech nie brał. Sanikierzy się zbierają do roboty. Ja by się też teraz zbierał do roboty. A że się mi nie chce, no to wolę pojechać na rajza, nie? Nie no, prawda jest taka, że ja mam dzisiaj wolne. Ale normalnie to właśnie o tej porze jechałbym do roboty. Na kule. Bo jak to woli na rowerze. Kurczę, nie widać tego światła od mojej lampy. Ale jeszcze mi naprawdę świeci dobrze. 95% ujechane 10 km, 5% było. Także jest to dobry wynik. Dobra, nie nagrywam za dużo, bo jak widzicie, nic nie widać, więc nie ma sensu takiego biadolenia nagrywać, nie? Jak nic nie widzicie. I też z tego powodu, że w tego GoPro nie brał. Pozdrawiam wszystkich wariatów rowerowych, chyba nie takich jak ja, żeby o 4:30 rano jechać na rajza. Wtedy jeszcze jest ćma, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Chociaż słowo dzień to jest grubo powiedziane teraz, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni, a ja mam stary urlop jeszcze z zeszłego roku, więc jakoś go trzeba wykorzystać. To już jest centrum Chybia. Jakby ktoś nie wierzył, która jest godzina, jest prawie 5:30. A tam na ciferblacie widać. Coś jest jeszcze ćma. Tu jest sklep rowerowy, tutaj jest też serwis. Ja też tu serwisuję. Fajna pora na rajza. Dobra, teraz jadymy do lasu. Widzę, że przejazd zawrzyty. Jedziemy do lasu na Zabrzyk. No i to już znowu Chybie. Tam widać w oddali takie mrugające światełko, widzicie? Jest takie mrugające światełko. Jest za 10:06. A więc tam jedzie auto po prostu do tej nastawni, co tutaj widzicie. Więc nocka kończy zmiana, a dniówka zaczyna. Oni robią chyba po 12 godzin. O ile się nie mylę.
No i jak żeście już pewnie uwidzieli, widni się. A to oznacza, że trzeba będzie kończyć rajza. No ale taką rajza pół piątej rano rozpoczęto. I... okej, to auto zniknęło. A nie, jedzie dalej. Tam jest kępka. Jedzie dalej. Dobra, to ja tu nie będę zawadzał. Szkoda, że się już widni, bo myślałem, że sobie całkiem po cimoku przez ten las przejadę, a tu niestety wschód słońca za niedługo. Jest klimat. No to jak już widzicie, rozwidniło się praktycznie całkowicie, chociaż chyba jeszcze na świetle jedzie, ale już też niedaleko do końca tej rajzy. Jest 7 rano. No, czy będzie loło, czy nie, tego nie powiem. Trzeba się będzie chytać jakieś roboty. No i cóż, taką nietypowo rajza z nocy na dzień. On tu jedzie. Ale cóż, kto rano wstaje, ten dobry dzień dostaje, nie? A że mi się nie chciało iść do roboty, wziąłem sobie wolne, pojechałem sobie na rajza o 4 rano i o 7 już wracam do domu, żeby też coś porobić, bo jest robota. Dobra, no to czymcie się i do zaś.